Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Epic Games ledwo co dodało do gry samochody, a ja już zdążyłem popsuć grę. Dzisiaj pokażę wam, jak się fruwa w Fortnite z samochodami. Nie jeździ, fruwa. A teraz, moi drodzy, mnie słuchajcie. Widzicie to autko? Kiedy polubicie ten film, ten samochód poleci do góry. Uwaga, klikamy na 3-4. Raz, dwa, trzy, klikamy! Wow! Woo! Ale poszedł. To teraz na szybko wynik konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba wygrywa 100 zł PSC, a to ja, mordeczko, gratuluję. Odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście znajdziesz w opisie. A dzisiaj, moi kochani, też możecie zgarnąć 100 ziko PSC. Wystarczy, że subskrybujecie kanał w sekcji komentarzy, pochwalicie swoim nickiem z gry Fortnite i macie wpisany kodzik Farel do sklepu, ponieważ wszystkie konkursy są dla moich wspierających, które kocham, serduszko dla was. I chciałem was jeszcze zaprosić na pixieshop.pl po przekozackie koszulki z kitkiem, botkiem. Zarąbisty jest, sztos totalny. Link w opisie, a ja już nie przedłużam, przejdźmy do rozgrywki. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Smalczyk oraz Rogalik, witam szefów, elo. Witam serdecznie. I dzisiaj nauczę chłopaków fruwać co nieco, moi drodzy. Rogalik będzie latał furgonetką, bo jest najlżejszy z nas. Ja będę latał pick-upem, ponieważ lubię ostre bujania, a Smalczyk będzie rowerem latał, bo... No bo nie ma prawka. No i tyle, i wszystko jasne. Lecimy sobie na paleciaki, tak zwane. Potrzebujemy co? Gasolinki, tak? Tylko czerwony Tiros działa, jakby co, ten nie? Jest czerwony czy nie? Tak, kliknę na niego, to jest czerwony, pa, a koloru nie ma. XD? Normalnie. Dobra, byku, słuchaj, bo zaraz jakiś chłopów już słyszę. Dawaj, weźmy jakieś macy, rzeczy i trzeba... O, paliwko już mam szefowskie. Masz paliwko, git. Dobra, cyk. Ja farmię szybciutko jakieś matsiki, żeby mieć cokolwiek, gdyby ktoś chciał mnie podjechać. Epic chest, no i pięknie, w tam i graj. I czajniczek fiolet, kozak. I zobaczcie, wsiadamy do auta. Poczekaj, 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 poczekaj. Dobra, dawaj. Siadam do ciebie. Jestem. Dawaj, dawaj do tyłu, do przodu. Chłopie, poszli, a masz paliwo? Kawandycka, nie. To dlaczego nie masz paliwa? To teraz leć nad wodę, ja wyskakuję. Słuchaj, ty, Rogal, jakbym cię tak poprosił, zabiłbyś mnie tutaj na ten most, mordo? A dałbyś radę zatankować tira? Dałbym radę, jak mnie jak mnie tam zawiedziesz, to ci zatankuję go. Obiecuję. Czy ja widzę na horyzoncie Smalczyka, który jedzie ciężarówką po niebie? Miał helikopter stary, bo nie mam czerwonego busu. Aha, dobra, mordo. Rogal, wiesz co? Mi się wydaje... Nie mamy wachy, stary. Nie dolecimy do strefy. Nie dolecimy do strefy? Kurde, dobra. Wiesz co? Ja ryzykuję! Już za późno, byku. To już się dzieje. Smalczyk, podleć, wskoczę! Wskoczę do helikoptera. Dawaj do tyłu trochę. Wskoczę! Wskoczę! Nie! Jestem prawie! Prawie byłem! Nie, 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 nie! Patrz, trafię w trampolinę! Żyję! Żyję, wariacie! Ale szef, stary! Chłopaki, bo mój samochód jest no fuel. No fuel? Dobra. To trzeba ogarnąć jakiś fuel na ciebie. Ej, wyrzuciło mnie, bo jak jestem no fuel, to mnie wyrzuciło, co jest? Dobra, dobrze wiedzieć. Przeżyjesz to, Rogal? Przeżyję chyba, przeżyję, czekaj. Rekin cię zeżre? Nie, 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 gościu, chyba nie da rady. Gościu zeskoczył z 3000 metrów, rekin go zjadł. Ogólnie stary, nie można tankować tych aut, ogarnąłem. Bo tak to nie działa. Co? Naprawdę? No ja mam takie wrażenie. Nie no, chłopy, helikopterem jeszcze do mnie walą, z helikoptera. Ja tankuję do fulka jedną i sprawdzam, czy działa. Chłopy mnie biją! Nie, 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 właśnie nie. A leżą na stacji jakieś gazolinki, czy nie? Nie leżą, kurde, co jest grane? Chłopy mnie leją! Farel ma walkę, radzisz tam sobie? Nie. Chyba jest foto. Leżę, trzech, jednego powaliłem. Misja ratunkowa? Misja ratunkowa, musicie mi pomóc, smortki. Skaczę z mojego tego. Dawaj, ładuj z food trucka na dół, nie? Smalczyk, nie gadaj, że się też zabijesz. Ja uciekam jak coś. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie to jest te lilie twoje. Widzę cię, jak spadasz z nieba, dawaj! Zabili mnie. Dobra, stary. Nie no. Dobrze, panie Rogalik, jest pan? Tak, jestem, witam, witam. Dobra, gościu, ja tutaj... Mamy czerwonego busika. A ja próbuję zieloną. Wskakujesz? No, no, no. Zajętam wsteczny? Pełen opór? Już wskakuję, dobra, let's go. Patrz! Dobry, jedzie, zielona też jedzie! Zielona też działa! Czyli to nie ma zbytnio znaczenia, dobra, powiedz mi... Nie, nie da się tankować z okna, nie da się niestety z okna tankować. Mhm. Więc nie będzie problem, nie? Pa! Klakson, chłopie!
Stary, dojdźmy do strefy na tym paliwie. Postaramy się troszeczkę tutaj, wiesz, zmielić. Przemieszczamy się, czy nie? Tak, 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 lecimy do przodu cały czas. Dałem marker z przodu, żeby widzieć, ile metrów się przemieszczamy. Mhm. 1070 do środka strefy, tak? Tak. Spuściłem nogę z gazu. Sprawdźmy, czy się będziemy przemieszczali cały czas powoli. Cofamy się? Tak, i tracisz paliwo. A! Wysokość zwiększamy, bo i dlatego się oddalamy od punktu, nie? Dobra, 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 ale odległość się zmniejsza, rozumiem. Tak, 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 tak. Zmniejsza. Dobra, się na razie nie daję gazu. Dobra, dobra. A naprawdę nie możesz się wychylić przez okno i spróbować zatankować? Nie, nie, ale nie lipa. Jesteśmy już tak dużo nad ziemią, że raczej nikt nas nie widzi. No to, to 100%. Jestem ciekaw, czy tak samo działa, że jak będę delikatnie gazu dawał, to mniej spali. Palę gumę na niebie. Jesteśmy w strefie pierwszej, także... Pok jumping. Jest najgorzej. Stary, dawaj, wyskakujemy, bierzemy kolejną, co? Nie, spadam! Nie, nie spadasz, nie spadasz, nie spadasz, spokojnie. Nie ma paliwa, tak? I nie ma paliwa. Ta. Normalnie. Spadamy, lecimy do góry cały czas. Tak, na to wygląda, że lecimy cały czas do góry. Stary. A masz bansery? Nie mam nic. Wiesz co jest? Chcesz wyskoczyć nad powierzchnią? Na razie w sumie... Aha, teraz jesteśmy nad powierzchnią. Dobra. XD! Byliśmy okay. Za wysoko, stary chyba, rozumiesz? Tak, tak, bariera. OMG! Dobrze, moi kochani, próbujemy po raz kolejny, tym razem w trybie solowym. Od razu jest jakaś 50. Teraz sobie wezmę, kevik się zawsze przyda. Dobra, weźmy sobie jakąś może broń. Co my tutaj jeszcze mamy? Lunchpadzik, spoko, jakieś crashpady by się przydały, kurczę blaszka. W razie ewakuacji, żeby uciec. Broń też się jakaś przyda, bo być może akurat będę w końcowej strefie. Ale nie będę tak wysoko, żeby mnie strefa zabiła. I zaskoczę na chłopa i go zresetuję, wiecie o co chodzi? Jakiegoś chłopa słyszę, który jeździ. Bujana jest ostra po mieście, widzę. Mam nadzieję, że sobie gdzieś pojechał. Pewnie zatankować tą wściekle szybką furę. Dobra, gdzie są kanistry? Halo, kanistry. Dobra, jest paliwko. Jeżeli będę miał full paliwa, no to jest szefostwo po prostu, nie? A jeżeli nie, no to jest przypał totalny. Działa to tak, że ją zatankujemy przed wystartowaniem w powietrze. Ona wtedy nie wystartuje, jak ją zatankujemy. Dobra, ale sprawdźmy, czy ten mit się sprawdzi. Słabo rzucone, jeszcze raz. O, tym razem może się udało. Nie! Nie, to nie ma znaczenia! Dobra, kozak, ja już teraz nie naciskam. Strefa jeszcze jest przecudowna, okej. Nic nie naciskam, ja sobie po prostu tutaj będę siedział. Dajmy marker gdzieś na ziemię i sprawdźmy, ile będziemy metrów nad ziemią. Słuchajcie, przeskoczyłem na pasażera i teraz moja prędkość w sumie powinna zwalniać. Aczkolwiek chyba nie zwalnia. Dobra, maszyna zgasła. Okej, wybiłem szybę. No ja teraz sobie tutaj po prostu mogę walić do chłopów, rozumiem, tak? No jest dobrze, 500 metrów, kurczę. Nie pamiętam, na jakiej wysokości mi skraszowało. Mam nadzieję, że nas gdzieś na 5000, a nie na kurczę 1000, bo zaraz ta próba się skończy. Ale Epic Games tutaj widzę się zabezpieczył, wprowadzając barierę śmierci, o którą się możemy rozbić. Szkoda, kiedyś można było wylecieć na 50 tysięcy metrów nad ziemią, a teraz limit. Za chwileczkę się wszystkiego dowiemy. Już jesteśmy ponad 800 metrów nad ziemią. Maszyna zgaszona. Strefka się zamyka. 1000 metrów. Powiem tak, chociaż z góry mamy ładne widoki. 1500 metrów! A tam jest mój domek. Tam jest mój rybi domek, czekaj. Ale jak przeskoczę tu, to na miejsce kierowcy wskoczę. Ej. No właśnie. 1674. Wyżej nie polecim. Szkoda! No niestety, moi kochani, nie udało nam się wygrać gierki w ten sposób, a myślałem, że się da. Epic Games wprowadziło jakąś niewidzialną barierę na wysokości 1675 metrów, o ile się nie mylę. Sami spróbujcie tego glitcha, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie też na kanał Smalczyka oraz Rogalika. Link do ich kanału znajdziecie w opisie, a ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! A! Wbijajcie na pixyshop.pl po kozackie koszulki.